Dzień dobry. Siemka. Mówisz czy nie mówisz? No ty mówisz, nie? Dokupiliśmy dwie morele. Martynka dokupiła. Au, tak. Harcourt i Early Orange. Oraz za hajs z kawy od Tomka kupiliśmy jeszcze jedną forsycję, bo te co sadziłem rok temu chyba nie przetrwały. Pójdę to sprawdzić, ale forsycji nigdy za mało. I wsadzimy to, a potem zobaczymy co dalej. Tak. I pozdrawiamy Tomek ciebie serdecznie. Okej, okay, ja się byłam przejść przed chwilą tam. Zobaczyć czy są te forsycje i nie ma ich. Żadna nie kwitnie i nie widzę nawet, żeby były badyle. Znaczy badyli jest dużo, ale... No i jeszcze poszłam tam, gdzie jest to bajorko, co przychodzą zwierzęta i tam już kwitną kaczeńce. Jest żółciutko. A chciałam wam powiedzieć o tym, że dostaliśmy cebulki. Podzieliłam je na pół i część tych cebulek posadzę tutaj, a część posadzę tam, w miejskim ogródku. Cebulki są malutkie. Nie wiem co to jest totalnie, to dostaliśmy od teściowej. Ja dostałam od teściowej. O, wyglądam tak. Czy to się wyostrzy? Halo. Halo, proszę się wyostrzyć. O, tak wyglądają. I nie mam pojęcia co to jest, ale mam to wsadzić teraz i to się rozrośnie podobno. Także wsadzam to teraz i czekam aż się rozrośnie. Taka sytuacja. Co to było? Morele? Także tutaj jest jedna. Tam na końcu, za tą kupą prawie z rębki jest druga, ta najwyższa. Dzisiaj wykonałem również oprysk z czosnku, który pewnie nic za bardzo nic nie dał, bo wieje wiatr, ale zostało mi jeszcze na drugą dawkę na jutro. I teraz idziemy walczyć do ogródka. A tutaj pomiędzy śnieguliczki wsadzona forsycja. Starzystka tutaj przyjdzie, przysypie siankiem, bo ja zdycham od tych sianków i złomków, że ja idę do ogródka się bawić kartonami, a ona tu będzie łazić z sianem wszędzie. Ja w tym czasie ogarnęłam tutaj liliowce i przysypałam je siankiem i tu jest lawenda. Nie wiem czy ją widać, ale też ją przysypałam siankiem, a w międzyczasie miałam przerwę 40-minutową, bo przyjechała jakaś pani sąsiadka. I zajęła mi czas, bo Adrian oczywiście nie gada z ludźmi, trochę pogadał, żartuję. Była na filmie raz. Pamiętasz? To rowerem jechała. W tamtym roku powiedziała dzień dobry odważnym ludziom tak. W jakimś filmie, to no. Ta sama pani. Tak, i w tym roku powiedziała dokładnie to samo. A idę wam jeszcze pokazać tutaj, bo tu przysypałam moje piękne, małe kwiatki. O, zobaczcie, jak kwitną. Normalnie wiosna, dzisiaj pełną gębą. Jest tak przyjemnie, oprócz tego, że tam chwilę padało, ale ogólnie jest przyjemnie. No a tutaj na razie przykryte kartonem, ale tu posadziłam te cebulki, co dostaliśmy. No, więc tak to wygląda. Pani sąsiadka powiedziała, że odkopie nam jeszcze mirabelki i że jeszcze nam da złocień japoński, także będzie więcej kwiatków. Jej, jaram się. A Adrian tam majstruje coś. Dobra, idę wozić dalej. Słomą przysypywać jeszcze. Została mi do przysypania nie hortensja, tylko forsycja. Forsycja. I moje rękawiczki spadły. Adrian poszedł wepchnąć wierzbę baziową, bo przywiozła nam pani sąsiadka wierzby. Zobaczcie, ja dostałam do wsadzenia do wazonu takie i dostaliśmy jedną taką, żeby wsadzić w ziemię, także zobaczymy co z niej wyjdzie. Ona mówi, że wsadza je najpierw do wody, a później dopiero do gruntu, ale mówi tu mokro, to na pewno urośnie, także
Także tak, no, dostaliśmy. W bazie pierwszych znajomych mamy. Także taka sytuacja. Pani nas nie poznała, powiedziała, że z kimś innym musiała tu rozmawiać w zeszłym roku, a nie z nami. Także pozdro. Teraz zajmujemy się jedną z naszych ulubionych czynności. Tuż po robieniu płotków najbardziej lubimy rozkładać kartony. Także rozkładamy kartony. Chcielibyśmy skończyć tu przynajmniej ten kawałek i ten poprawić, który mysza zjadła, i powozić trochę zrębek. A może to już szczur? Zanim nas... Nie, to była mała myszka. Zanim zacznie padać, bo widziałem ją. Zaraz nas zmoczy chyba. Tak, zanim nas pogoni, to postaramy się chociaż tyle skończyć. Tak. Tak. Witajcie drugiego dnia. Zaczynamy dziś bardzo nierówną walkę, walkę z furtką. Odcinek 555. Furtka się opuściła, musimy ją podnieść. Kamera, akcja. No, dalej. Podnosimy, czy co? Dzisiaj to piździ jak w Kieleckim, kurwa. Na rynku. No podnoś! No nie żyj trochę. Odpchnąć. Procesy myślowe zachodzą. No dobra, to mamy chwilę, to ja wam pokażę, że już pierwszy tulipan ma pąka. Dobra, hitem jest w ogóle to, że tutaj posadziłam 100 cebulek tulipanów, a wyszło tyle. I tam takie półkole zrobiłam i posadziłam też i wyszły 2 całe. A tu wyszło no, tyle, ile widzicie. To na pewno nie jest 100. Tu widzę, że wychodzą te małe żonkile i mają nawet pąk. Jeden ma pąka. Od mojej mamy, co dostałam też. Tu coś wychodzi, co to jest? Szafirek? Tak, ale jakiś taki, kurde, się skarłowacił. Widać go? Nie wiem, czy widać trochę. No. I tutaj, zobaczcie, czekajcie, gdzie ten tulipan jest. Ja go widziałam. O, tu! Zobaczcie to. Ten już ma taki pączek duży. Zobaczymy. Chyba będzie pomarańczowy. Chociaż nie wiem. I tu obok widzę, że też coś ma pąk. To będzie pewnie żonkiel z tych małych też. No i tu widzę, że coś zaczyna wychodzić. W sensie tam na końcu to już nie sadziłam tulipanów, tylko sadziłam te, co w skrzynce dostałam właśnie od mamy i tak marnie. No ale dobra, chociaż tu. No w każdym razie to na pewno nie jest też 100. Właśnie tak z Adrianem rozmawialiśmy. No ale dobra, co będzie, to będzie. Przyszedł Adrian z porządnym narzędziem. Pokażę wam, co nam tu przeszkadza i dlaczego to robimy. O, tu jest taki cycek. Gdzie ten cycek? Pokaż palcem cycek. Dupił. On nam przeszkadzał. Przy czym? Już idę. No i widzicie, minuta 5 i furtka jak nowa, Holender. Otwiera się, zamyka, działa wszystko. No kurwa, tak się robi. Dobra, już nic nie mówię, bo Adrian mi powiedział, że za bardzo gwiazdorzy ostatnio. Aktorzy. A, aktorzy. Może byś poziomnicy użył? Nie mam. Dobra, chciałem zadrutować trochę bardziej.
Teraz? No tak. Moje ulubione, nie chcesz? Nie, możesz ty to zrobić, a ja będę... Ja poprawię te dwie furtki, bo tamto też ci trochę poluzowało te druty. Druty, ale nie poprawiasz jej... Nie. Podnosisz albo co? Nie. Ja porozkładam kartony. Patrz, a tu... Żeby misja z furtką została dopełniona, musiały zostać wysypane zrębki. I zostały, więc misja z furtką została dopełniona. Czy ty byś coś chciał powiedzieć w związku z tym? Bez głuchy. No dobra, nieważne. A ja wam pokażę teraz, co będziemy robić dalej. Znaczy tak, tu już rozłożyłam w ogródku kartonów więcej. I panią myszę wypędziłam. Tam będę jeszcze rozkładać, gdzie były ziemniaki, bo tam pani mysza zrobiła tunele. Zakryjemy to. I później, jak już skończę, to jeszcze tutaj chcemy okryć do tych, tam gdzie są szparagi, czyli do końca ogródka. I wyjść jakby za płotek i tam poprzykrywać, póki mamy dużo kartonów. Także to jest plan kartonowy. Bo będziemy powiększać ogródek jednak. Stwierdziliśmy, że go powiększymy. I tam będzie taki bardziej kwiatowo-warzywny. Bo tutaj tak typowo warzywny. No, ale to jeszcze pewnie milion lat, może w 2035 do tego dojdzie. U nas robota trwa. Adrian zrobił właśnie płotek do jednej z grządek. To jest ta grządka, w której będą byliny. I tam na końcu jest ten hotelik dla owadów. No a ta jest typowo przeznaczona właśnie na kwiaty. I no zobaczymy, co tu jeszcze, w sensie co, nie co jeszcze, tylko co tu będę sadzić. Ale już się jaram. No i co tu wsypałeś? Są kartony i liście tylko, tak? No, na razie są kartony i liście i na razie tak to zostawiamy, a później będziemy grzebać dalej. No i tamtą część ogródka już wyłożyliśmy kartonami. Teraz będę się obracać, więc jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to proszę zamknąć oczy. I tutaj z tej strony, gdzie jest jeszcze kupa kartonów, ale tutaj już jest też wyłożone. Dosypaliśmy nowej zrębki i działamy dalej. Tu jeszcze chcemy dzisiaj wyłożyć, a kartony przełożyć na drugą stronę płotu, bo potem będziemy tam wykładać. No, także tak to wygląda w tej chwili. Ja jeszcze w międzyczasie podsypałam tulipany słomą, zrobiłam na holenderski sposób. Oni też widziałam, że tam tak robią, więc wykorzystałam ich pomysł. Może u nas też się tak robi, tylko o tym nie wiem po prostu. Tam jeszcze Adrian nawozi zrębki i będziemy chyba
powoli szli na spacer, co? Co? Mówię, że będziemy powoli szli na spacer, co? No dobra, tu dowiozę do końca. No. I tam jeszcze zostało... tam, gdzie się kończą kartony do tego szkieletu foliaka. Trzeba nawieźć, ale... w sensie trzeba rozłożyć kartony. Ale zostały wszystkie z taśmą klejącą. I już się nie chce obrywać. To jest to zadanie, które najbardziej lubię zaraz po robieniu płotu. Co zresztą widzicie, bo po płotu tak jak było niezrobione, tak ciągle jest. No, także taka sytuacja. No, to zrobiliśmy dzisiaj to, co chcieliśmy zrobić wczoraj. Przeciągnęło nam się trochę, ale to wszystko przez pogodę, gdyż wczoraj padało. W sensie tak było słońce i padało, słońce, padało, słońce, padało. Tak, także dzisiaj wyszło słońce, ale jest zimniej znacznie. No nieważne. W każdym razie jesteśmy chyba zadowoleni, ja jestem, bo on to nie wiem, czy jest? No może być dzisiaj. No i co? Wstępy zostały poczynione. No. Mówiłaś wszystko, co zrobiliśmy. No tak. No tam z tyłu jeszcze nie mówiłam, że zrobiliśmy to. Pokazywałam im tylko, ale... Autostrada powoli powstaje. Krzewy będą dokupowane jeszcze wolniej. Tutaj wsypię ziemię z wykopu, jak będę trochę powiększał bajorko. Ale tym razem ją przesieję, bo nie chcę, żeby mi tutaj to wodne trapsko rosło. Także postaram się tego uniknąć. Nikt nie ma już chęci, żeby ciąć rurki dla murarek, więc nie wiem, czy nie dokupię rurek. A jeszcze są tam, bo ich nie wykorzystałam. Muszę jeszcze dokupić siatkę do tego hoteliku, bo się okazało, że ta, co ją kupiłem, co ma 13 mm, to nie jest dobra, bo lepiej, żeby było bardziej 20. Bo coś tam, że one jak mają pyłek na nóżkach, to nie lubią przez takie małe oczka. Tak. Także wszystko się przeciąga, ale powoli jakoś do przodu. Czyli normalnie. Bo właśnie sobie myślałam, jak tu łaziliśmy i robiliśmy, że tyle roboty, której nie widać, w sensie poza kadrem jest zrobione, że no, jakbyście chcieli to wszystko oglądać, to chyba byśmy musieli, kurde, do kina was zaprosić. Nikt by nie chciał, spokojnie. No, tak myślę, że nikt by nie chciał, no. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Pa, trzymajcie się.